Monitorowanie własnej anteny satelitarnej, przewiercanie elewacji i kłopoty z szukaniem satelity. Mieszkańcy nowych budynków wielorodzinnych na taki stres nie powinni być już narażeni. Obecne prawo nakłada na deweloperów obowiązek położenia kompleksowej instalacji w czasie budowy. Niestety, wciąż nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku. Czego może oczekiwać klient i o co powinien się upomnieć? Sprawdzała Magdalena Cęger. Taki widok nie należy do rzadkości, bo dla mieszkańców domów wielorodzinnych własna antena to często jedyna szansa na rezygnację z telewizji kablowej. Nie powinno być tak, że w bloku jest tylko jeden operator. Mieszkańcy bloku powinni mieć wybór odnośnie swojego operatora, dostawcy telewizji, internetu i tym podobnych. Monopol na dostarczanie mediów w danym budynku i problem wieszania na nim anten na szczęście odchodzą do lamusa. Od 4 lat deweloperzy mają obowiązek takiego przygotowania instalacji, by przyszli mieszkańcy o dostęp do telewizji i internetu nie musieli się martwić. To rozporządzenie daje przede wszystkim neutralność technologiczną i wybór klientowi, z jakich usług i z jakich programów chce korzystać. W nowym standardzie jedna antena obsługuje wszystkich mieszkańców, ale do wyboru muszą być również inne technologie. To jest tablica multimedialna mieszkania. Która... Technologiczne serce domu z instalacjami, które dają mieszkańcom wybór. Umożliwiają dostarczenie internetu, oglądanie telewizji zarówno naziemnej, satelitarnej, jak również dostarczonej telewizji przez różnych operatorów. Dostęp do wybranego medium jest w domowym gniazdku, a podłączenie telewizji przy tak wykonanej instalacji staje się banalnie proste. Wystarczy podłączyć kabel z gniazdka, który jest w każdym mieszkaniu, do dekodera i następnie dekoder połączyć z telewizorem. W zasadzie od tego momentu możemy cieszyć się odbiorem telewizji przez najnowszego typu sprzęty. W budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano po 22 lutego 2013 roku, z dostępem do usług telekomunikacyjnych nie może być problemu, ale w praktyce wciąż bywa różnie. Albo tej instalacji nie ma, albo ta instalacja jest zrobiona pod konkretnego operatora. Do Stowarzyszenia Teletechników Polskich wciąż trafiają informacje o tym, że deweloperzy nie dopełniają tego obowiązku. To się okazuje już za późno, jak zwykle, bo to się okazuje w momencie, kiedy mieszkaniec, użytkownik końcowy chce skorzystać po prostu z usługi. Dlatego klienci na etapie zakupu powinni dopytywać o instalację telekomunikacyjną. Wchodzi do mieszkania, mówi administratorowi: proszę mnie podłączyć do anteny satelitarnej, która musi być na budynku, tak jak muszą być schody, drzwi, prąd, kanalizacja. Bo tak wygląda zapisany w prawie standard na miarę XXI wieku. Magdalena Cenker, Polsat News.